To dzisiejsze spotkanie zacznę, drodzy Państwo, od takiej oto historii. W moje ręce wpadł obrazek premicyjny. Tak nietypowy, że zastanowiłam się, czy no, to na pewno jest obrazek premicyjny. A to był obrazek premicyjny mojego gościa, ksiądz Damian Drozd. Szczęść Boże. Szczęść Boże uprzejmie. Proszę księdza, skąd pomysł, żeby na obrazku premicyjnym znalazło się zdjęcie z kabiny bardzo dużego samochodu ciężarowego. Nie wiem, czy mogę ten samochód nazwać tirem, no czy to tak. Była... To był tir, tak? To skąd pomysł na to, żeby tak wyglądał obrazek premicyjny? Przecież my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zazwyczaj jest to wizerunek Maryi albo jakiegoś świętego. No, pierwsza sprawa, ja chciałem, żeby ten obrazek premicyjny coś komuś powiedział. A nie żeby przedstawiał świętego, nad którym tam chwilę ktoś pomyśli sobie, no i taki będzie finał, tylko chciałem, żeby ten obrazek remisyjny, on w ogóle wzbudził emocje, to jest fakt, ale to było takie też moje założenie. Natomiast ja chciałem, żeby on wzbudził refleksję. Muszę księdzu powiedzieć, że on jeździ ze mną w samochodzie. Przez cały czas, naprawdę. Sprawa wygląda tak, ja chciałem, żeby w tym obrazku remisyjnym było troszkę z mojego życia, no bo byłem kierowcą tirów. Ale chciałem też, żeby on jednak miał jakieś przesłanie religijne, no bo to jest w końcu obrazek premisyjny, czyli z pierwszej mszy świętej. I tak tam generalnie rzeczywiście się stało, uważam, bo z tego co wiem, on wzbudzał pewną refleksję wśród ludzi, którzy ten obrazek mieli w rękach. A jaki cytat jest tam zamieszczony? Tam są dwa bodaj cytaty, ja nie pamiętam go w tej chwili dokładnie, w każdym razie chodzi o to, że jest do wyboru opcja życia. To jest coś takiego jak Mojżesz, który bodaj w Księdze chyba Kapłańskiej wypowiada się na końcu, że są jedna z dróg życia, to jest przekleństwo, druga to jest błogosławieństwo generalnie i teraz, którą wybierzesz, taka będzie twoja dola, no bo człowiek jest wolny w tych swoich wyborach. I ja w tym obrazku prymicyjnym rzeczywiście zrobiłem tak, że jest pokazany środek tira, no i tam ktoś sobie tym tirem jedzie, no i są znaki drogowe, i właśnie na wprost jest szeroka, przestronna autostrada generalnie, więc to jest powiedzmy ta droga apokaliptyczna piekła, gdzie się idzie bardzo przyjemnie, miło i w ogóle jest fajnie. I jest ten skręt w taką trochę węższą drogę, no więc to jest droga oczywiście do zbawienia generalnie. O to mi chodziło, że człowiek jedzie drogą życia, bo to jest taka zawsze przenośnia pewna, no bo o to też tutaj chodzi. I teraz... Muszę zapaść refleksję, póki jestem na tej drodze życia, czy ja by zmierzam do celu właściwego. Więc to jest jakby myśl główna tego obrazka, rzeczywiście nadzwyczajnego, no bo no, rzadko się coś takiego zdarza. Natomiast ja chciałem, żeby to było też w jakichś realiach życia zamieszczone, naszych tu i teraz, gdzieś każdy pracuje, gdzieś się odnajduje w tej swojej przestrzeni codzienności. I dlatego ten obrazek jest z kabiny tira, bo to była akurat moja codzienność. Ale to jest tylko po prostu jeden z zawodów. Natomiast gdziekolwiek byśmy nie odnajdywali się, czy jako prezes banku, czy jakiejkolwiek innej tam powiedzmy firmy, no to dokonujemy na co dzień wyborów. Ale przyzna ksiądz, że to dosyć nietypowa droga, nietypowy skręt w księdza życiu, skoro na początku jednak większość swojego życia poświęcił ksiądz i spędził ksiądz właśnie w tej kabinie tira, a dopiero później był konfesjonał. No więc to jest pewna domena człowieka rzeczywiście, że my staramy się poszufladkować naszą rzeczywistość dokładnie tak, jak my jakoś w niej się odnajdujemy. Ale zapominamy, że jest jeszcze ten byt absolutny, którego nazywamy Bogiem. I on w jakiś sposób jednak sobie właściwy w to nasze życie ingeruje. Oczywiście nie wykluczając wolności człowieka. To jest pewna tajemnica funkcjonowania Boga w przestrzeni wolności człowieka. Boga, który jest w stanie w jakiś sposób osiągnąć swoje cele, ale nie naruszając tego podstawowego daru, którym jest jednak nasza wolność. I jakby teraz tak popatrzeć tylko na tego tira, no to widzimy tylko pewien urywek życia człowieczego. No ale co przed tym? A no właśnie, przed tym był neokatechumenat, przed tym gdzieś tam
były na ten temat myśli, ale to jest tak troszkę jak z Jonaszem. No, czasem człowiek ucieka przed powołaniem Bożym, wyobrażając sobie, że wie lepiej. Jonasz też uciekał przed Bogiem, który go wzywał do Niniwy. W ogóle bardzo ciekawa opowieść, bo Niniwa była podówczas stolicą jednak bodaj Asyrii, jeśli dobrze pamiętam, Asyrii, państwa, które nie było jakoś bardzo Izraelowi przyjazne. I nagle Bóg, który wysyła Jonasza, okazuje się Bogiem wszystkich ludzi, nie tylko Izraelitów. Tam jest głębszy wymiar tej opowieści. W każdym bądź razie Jonasz uciekał. I czasami tak się dzieje z życiem człowieczym. Jeżeli popatrzymy na przykład na postać świętego Rafała Kalinowskiego, no to ten człowiek w wieku bodaj chyba 42 lat, jeśli pamiętam, wstąpił dopiero do zakonu karmelickiego. Przeszedł zsyłkę syberyjską za powstanie styczniowe. Ale kiedy się czyta jego listy, no to generalnie on się wypowiada w pewnym momencie, że miał pewne przesłanki i szkoda, że nie poszedł tą drogą, albowiem byłby pewnie wcześniej się znalazł tam, gdzie potem marzył znaleźć się, czyli w seminarium i w rzeczywistości kapłańskiej. Ale czy ksiądz żałuje tego momentu, że mógł ksiądz wcześniej znaleźć się w seminarium i w rzeczywistości kapłańskiej? Ja myślę, że chyba nie. Dlatego, że trzeba, to jest w ogóle, cały czas poruszamy się tak naprawdę w rzeczywistości jakiejś tajemnicy Bożej, tak naprawdę to jest tak. Choć po ludzku próbujemy ją zrozumieć. No tak, no i to jest też istotne, bo my musimy gdzieś drążyć ten temat tajemnicy Bożej, Bóg daje się poznawać, ale zawsze jest dla nas nie do końca poznany, bo jest nieskończony. Natomiast ja myślę sobie, że wszystko dzieje się w odpowiednim czasie i miejscu, jeśli oczywiście my pozwalamy w pewnym momencie, no mówiąc kolokwialnie, dobrać się Bogu do nas. Ale z drugiej strony ksiądz także wspomniał o tym, że to jest jakaś forma ucieczki. No jest, dlatego... To przed czym ten młody chłopak uciekał, że jednak nie wybrał seminarium, tylko wybrał... No taką drogę życiową. Ojej, życie czasami jest pogmatwane. I Jonasz uciekał dlatego, że wiedział doskonale, że Bóg jest miłosierny i Niniwitom i tak przebaczy, więc jemu się nie chciało iść i głosić. I szedł, głosił, Niniwa się nawróciła i były z tego wielkie pożytki. Natomiast Jonasz potem obrażony siedział na boku. No i to jest ta nasza perspektywa ludzka. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że gdzieś po drodze pojawia się zawód, gdzieś po drodze pojawia się również dziewczyna, którą niewątpliwie kochałem. I to wszystko gdzieś tam w tej perspektywie ludzkiego bytu spotyka się ze sobą i niekiedy to wcale nie jest takie proste i oczywiste jako ostateczny wybór, bo małżeństwo jest ostatecznym wyborem, tak samo kapłaństwo jest ostatecznym wyborem generalnie, przynajmniej tak to powinno wyglądać. Wyborem, który potem jakoś nas już określa. Ale to ksiądz wybiera taką drogę pomiędzy. To znaczy tak, ja powiem w ten sposób. To jest trochę jakby z Jeremiaszem, gdzie Jeremiasz w pewnym momencie Bogu też zarzuca pewne rzeczy, dlatego że, jak to z prorokami bywało Starego Testamentu, Izraelici super uparci, oni musieli mówić, jak to ma wyglądać z perspektywy Bożej, oni wcale nie chcieli tego słuchać, więc Jeremiasz w pewnym momencie nie podrapał się w głowę, powiedział Bogu, słuchaj, ja już nie chcę absolutnie mówić na twój temat, bo mam dosyć, bo mnie tylko opluwają i ja mam tylko samą podgórkę, nic poza tym. No i potem powiada Jeremiasz, zresztą jedna z ciekawszych chyba ksiąg Pisma Świętego, bo jest tam ukazana rzeczywiście bitwa wewnętrzna tego człowieka ze swoim powołaniem tak naprawdę, bo Jeremiasz powiada: ja już nie będę otwierał ust w imię Twoje, bo ja mam dosyć. Po czym zaczął trawić mnie ogień, którego nie mogłem zdzierżyć, no i poddaje się Bogu generalnie. I też jedną z takich ciekawszych jego wypowiedzi, myślę, ciekawszą z jego wypowiedzi jest: uwiodłeś mnie, ja pozwoliłem się uwieść. Jest pewna bitwa generalnie z sobą, bo człowiek chce ustalić życie według swojej jakiejś optyki. W to wszystko wchodzi Bóg i teraz trzeba ostatecznie przyznać, że absolut musi mieć rację, ponieważ wie wszystko. Ale z drugiej strony po ludzku my musimy w jakiś sposób odkryć to powołanie. Ach tak, ale to... Ja mogę powiedzieć tylko na zasadzie swojego doświadczenia, bo podejrzewam, że u każdego jest to różnie. Chyba święta Klara powiedziała do Franciszka, że każdy ma gdzieś tam swoją drogę.
I tak to chyba jest. No więc kiedy ja poznałem dziewczynę, autentycznie ją kochałem. I byłem chyba o centymetr od małżeństwa, to się rozpadło. Natomiast ja tak naprawdę odczuwałem pewną jakąś barierę, gdzie się człowiek zastanawiał, czy rzeczywiście w to wejść. Gdzieś coś czułem, że to jest jakoś taka, gdzieś jest jakaś taka bariera, bliżej niezidentyfikowana. I to spowodowało to, że to się rozpadło? Nie, tam to było bardziej skomplikowane, ale powiedzmy, odłóżmy to ad acta. Natomiast, po prostu nie zawsze wszystko się realizuje, tak naprawdę. Myśmy się rozstali jako przyjaciele. A teraz z perspektywy czasu, gdybym się miał zastanowić, czy chciałbym, żeby tamto się zrealizowało, czy to, myślę, że to generalnie. Człowiek walczy z Bogiem, bo boi się, że Bóg mu da coś, czego on akurat nie chce, że Bóg coś mu zabierze. Człowiek boi się. Człowiek boi się tego, co niewiadome. To jest jakaś jedna z rzeczywistości naszej natury. Jakiś taki, ja myślę, system trochę zachowawczy. Nie wchodzimy w to, czego nie znamy, bo nie wiadomo, jak się skończy generalnie. No, bo może być gorzej. Nie, może być gorzej. No, człowiek zawsze się boi nieznanego. Więc ja byłem swego czasu w 2000 roku w Rzymie na spotkaniu z Janem Pawłem II. To jeszcze było ze wspólnoty neokatechumenalnej. Takie spotkanie powołaniowe. Czyli ksiądz tak naprawdę wiedział, co to jest wspólnota, bo ksiądz żył we wspólnocie neokatechumenalnej. Owszem. Owszem, to gdzieś człowieka nurtowało. Tylko nie zawsze jest droga do celu prosta. Kalinowski podczas studiów swoich trochę się, chyba w Petersburgu, już nie pamiętam w tej chwili, trochę się oddalił od Boga, ale jednak mimo wszystko nie do końca tam go coś go męczyło. Mówi, szuka życia duchowego, znajduje tylko wszędzie nagą teraźniejszość. Jakiś miał takie niedosyty, ale wciąż przed tym wszystkim uciekał. Kiedy począł pracować dla kompanii kolejowej, nie pamiętam, czy to francuska była kompania, już mniejsza z tym, pomiędzy Konotopą a Kurskiem miał wyznaczyć jako inżynier szlak kolejowy. No, w takiej głuszy sobie chodził i tam rzeczywiście zaczął go dochodzić jakby bardziej głos Boży. Miał troszkę czasu na czytanie, tam chyba coś miał ze sobą, jakieś książki, a w każdym razie na przemyślenia. I te przemyślenia gdzieś go potem nurtowały, potem było powstanie styczniowe, różne rzeczy, potem 10 lat zsyłki i tak on gdzieś jeszcze po tej zsyłce troszkę się kręcił po świecie, za czym trafił rzeczywiście do swojego zakonu. Drogi Boże i drogi ludzkie nie zawsze są proste. A my chcemy trochę tak na siłę te drogi Boże prostować. To znaczy nam się czasem wydaje, Boże, dlaczego on idzie, no pracuje sobie w jakiejś pracy generalnie. Wie Panie, miałem znajomego, który miał bardzo ciężkie pieniądze, to był biznesmen swego czasu. Kiedyś z nim rozmawiałem, ale tutaj bez może imion i nazwisk. Ale on miał rzeczywiście ciężkie pieniądze, jeśli chodzi o skalę roku, zarobki. Bardzo ciężkie. No, a jednak poszedł na księdza. Pewna tajemnica Bożego powołania. Stary Testament powiada, ktoś się nie wystraszy, gdy lew zaryczy, ale można też powiedzieć, któż nie odpowie, kiedy Pan zaczyna wzywać. I to jest tak trochę, że ten Bóg gdzieś wierci dziurę w tym przysłowiowym brzuchu i w pewnym momencie człowiek już jest zaganiany i mówi, dobra, dosyć, ja się poddaję, nie? Bo to już jest ten moment, że wiemy, że z tej szarpaniny tak naprawdę i tak nic nie będzie. To znaczy, no jakoś tak czasem Bóg, czasem tak się rzeczywiście dzieje, że ten człowiek już jest jakoś zagoniony, no ale generalnie to jest tak, że potem, kiedy się już wejdzie w tą całą sytuację, ona może nie jest łatwa, bo jest okres i studiów, i jakiejś takiej wewnętrznej transformacji, to wszystko nie jest chyba proste jednak budować siebie samego od podstaw znowuż, trochę w innym rytmie w tym momencie, ale jednak kiedy się potem już pójdzie za tym głosem Bożym, no to się nagle okazuje, że rzeczywiście warto było przed Bogiem ten swój intelekt po prostu przygiąć i powiedzieć, no ty masz rację, nie ja.
Ale jak stało się, że finalnie ksiądz wylądował, że był taki moment, że ksiądz wylądował za kierownicą tira? Tak. Ojej, ojciec mój był kierowcą zawodowym. Jeździł jeszcze za czasów socjalizmu do Moskwy tirami z Horteksu z Góry Kalwarii. I gdzieś tam ten temat był jakoś mi bliski generalnie. Ale wiedział ksiądz, że no, taty przez jakiś tam czas nie ma w domu, że on bywa takim gościem w domu i tego no ksiądz tak. dla siebie chciał? Czy to jest jakaś forma ucieczki właśnie? No trudno powiedzieć, ale ja myślę, że jednak to jest tak, jeśli się nie ma żony, jeśli się nie ma rodziny, to ten zawód jakoś krzepi człowieka życiowo, bo wiele rzeczy jest na mnie. Jestem odpowiedzialny za ciężki pojazd, jestem odpowiedzialny za procedury celne, jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo towaru, jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi na drodze. Za różne rzeczy. Muszę sobie poradzić, jeżeli coś się zepsuje, więc góry, nie góry, zima, różne sytuacje. Gdzieś ten zawód krzepi. I poza tym można wiele pięknych widoków też zobaczyć własnymi oczami. Alpy zjeździłem, Pireneje zjeździłem, góry polskie też zjeździłem. Kiedyś pamiętam, wjechałem sobie w zasadzie szczyt gór do takiej osady Saswe. To jest chyba, to nie chciałbym strzelić, byka, Austria? Już nie pamiętam, bo to było tyle czasu temu, to można sobie sprawdzić generalnie na mapie. Nazwę tej osady pamiętam dobrze, Saswe, na samym szczycie kończyła się droga rondem i wiozłem tam wyciąg narciarski. Widziałem fiord, widziałem kanion. Na okręcie podwodnym byłem generalnie, w Zatoce Biskajskiej byłem nad Atlantykiem. Są takie perełki generalnie z tych wszystkich podróży. Miałem takie hobby też zbierania bardzo ciekawych kamieni, szczególnie ciekawych, nie jakichś byle jakich, ale interesujących, na przykład z Wybrzeża Angielskiego, bardzo piękne. Czy z owej Zatoki Biskajskiej. Człowiek potrafi widzieć różne rzeczy, potrafi się tym radować. Ta praca w jakiś sposób jest wymagająca, a z innej strony znowuż daje jakąś satysfakcję. Ale nie ma zawsze tam lubiłem samotności? Taki, no to zależy. Właśnie tu jest, to zależy od człowieka, bo człowiek człowiekowi nierówny jest. Każdy się rodzi jakoś tabula rasa generalnie, ta czysta karta do zapisania, czysta tablica. Ale jednak się jakoś różnicujemy. I ktoś będzie bardziej podpasowany swoją osobowością gdzieś może do kartuzów. A ktoś inny znowuż będzie bardzo rozrywkowy i będzie potrzebował grona ludzi dookoła siebie, więc to mnie cisza nigdy nie przerażała. Zresztą z drugiej strony, gdyby poruszyć ten temat, współczesny człowiek uważam wiele traci na lekceważeniu ciszy, wiele traci. Ona pięknie brzmi. No właśnie o to chodzi, że cisza ma swoje brzmienie, nawet więcej w ciszy odnajdujemy głos Boży, bo w innym przypadku, no to go zagłuszamy, ten, który jest najpotężniejszy w całym wszechświecie, jednocześnie najciszej do nas przemawia. A więc ja ciszy się nigdy nie bałem, to nie był dla mnie problem. Jakoś się w tym odnajdywałem i ta praca jakoś mnie cieszyła. Ale muszę księdza dopytać o taką sytuację. Jest kabina. Tak. Spędza ksiądz w niej kilkanaście godzin. No, połączyć to jeszcze ze snem, bo no, trzeba odpocząć. Ależ dwa miesiące i teraz siedziałem w kabinie. Proszę księdza, no to ja sobie wyobrażam taką sytuację, że kierowca tira ma powiedzmy gdzieś blisko siebie zdjęcie na przykład bliskich. Czy to jest ukochana, czy to jest rodzeństwo, dzieci, ale no nie oszukujmy się, pojawiają się także zupełnie inne zdjęcia, plakaty kobiet, które gdzieś w tej drodze towarzyszą, które nie do końca są ubrane. I w takim razie ja jestem bardzo ciekawa, bo chciałabym się przenieść w księdza świat. Właśnie chciałabym się na chwilę znaleźć w tej kabinie. Jak ona wygląda? Czy jest cisza, spokój, jest droga? Czy jednak ktoś księdzu przez cały czas towarzyszy w tej drodze? Jeśli nie zdjęcia bliskich, to kto? Ja zawsze miałem ze sobą jakieś książki. Ja książki cenię. Zawsze miałem ze sobą książki. Poza tym, mimo wszystko,
myślę sobie, że gdzieś człowiek w tym Bogu jest zakorzeniony, bardziej lub mniej świadomie. I myślę sobie, że jednak ten, który jest zawsze przy nas, choć jest nieodczuwalny, albowiem, jak święty Paweł pisze, w Bogu się rodzimy, w Bogu trwamy, dla Boga umieramy, generalnie błogosławiony, który żyje i umiera dla Boga. Więc gdzieś rzeczywiście w tej przestrzeni ciszy, gdzie można też podumać sobie. Ja bardzo lubiłem stanąć, to były wisienki na torcie, nie zawsze się zdarzało, ale czasami w tak zwaną pauzę tygodniową, czyli na weekend, jak sobie stawałem gdzieś, jeśli można było, na wsi powiedzmy, bo akurat taka była sytuacja, że gdzieś tam był potem rozładunek, no i ta cisza generalnie, śpiew ptaków, etc. To było zawsze dla mnie coś, co było bardzo ciekawe. Więc rzeczywiście, wie pani, to jest tak, pokusy są wszędzie, w każdej pracy. Jedni im ulegają, inni nie. Ja starałem się nigdy tego nie robić, nie ulegać różnym negatywnym sytuacjom. I jakoś udało mi się generalnie. Podówczas jeszcze miałem wtedy swoją dziewczynę, być może to jeden ze składników tego, że gdzieś to się potem rozeszło rzeczywiście w szwach, no bo człowieka nie ma. Więc natomiast ja myślę, że jeżeli się człowiek pilnuje, to taka praca po prostu mężczyznę krzepi, no taka prawda jest, to jest dobra praca. W takim razie, co takiego się dzieje, że w tej ciszy na tyle głośno, no właśnie, w ciszy, pojawia się głos Pana Boga i to odkrywanie swojego powołania, że rzuca ksiądz ten zawód, że wybiera seminarium? To są trudne pytania, dlatego że odpowiedź nie jest oczywista, to znaczy nie jest prosta, może tak. Dlatego, że Bóg jest jednak Panem natury i gdzieś przemawia przez różne zdarzenia. Czasem mamy już zmęczenie materiałem, bo jesteśmy po prostu zmęczeni taką inną pracą. Czasem czujemy jednak, że gdzieś jest coś innego, co być może dla mnie jest pisane, mimo że się tutaj jakoś odnajduje. Ale trzeba też wziąć pod uwagę, że jednak Bóg się posługuje tym, co jest naturalne. Więc w pewnym momencie ja tych wyjazdów już też miałem dosyć trochę. Chciałem sobie je zmienić na, w żargonie takim kierowców, tak zwane kręcenie się wokół komina, czyli generalnie przyjść do pracy, zrobić swoje, zamknąć samochód i pójść do domu tego samego dnia wszystko, co jest najtrudniejsze zasadniczo w zawodowym życiu takim kierowcy. Potem jednak ta myśl, no rzeczywiście zaczęła do człowieka przychodzić coraz bardziej intensywnie. Pan jednak jak sobie gdzieś kogoś wybierze, to wie, co czyni. I on nie zostawia w spokoju człowieka. To nurtuje. Czyli on wie, jak to nurtuje. To jest taki Izajaszowy ogień, który gdzieś powoli trawi i mówi, a Pan Bóg sobie myśli, chłopie, i tak trafisz w moje ręce, prędzej czy później, uciekaj sobie, ja i tak cię dorwę jak Jonasza. I będziesz mój. I rzeczywiście przyszedł w pewnym momencie, przyszła perspektywa. Ja też już myślałem, że jest po zawodach. Człowiek swoje lata miał, miałem 42, jak bodaj przyszedłem do seminarium, czy 41, już nie pamiętam w tej chwili. Po prostu w pewnym momencie otwiera się perspektywa na Boga na człowieka. Człowiek w pewnym momencie jest jakby gotowy, bo Bóg czeka tak naprawdę na gotowość naszą. Bóg czeka na gotowość człowieka, który zrozumie, że w końcu powołanie jest rzeczywiście czymś bardziej sensownym. Zawsze uważałem, że są dwa tak naprawdę sensowne powołania w życiu człowieka. I to też była gdzieś droga. To jest naprawdę, tak naprawdę odpowiedź na Boże powołanie to jest składowa wielu czynników. Dlatego to jest tak bardzo osobiste w życiu każdego człowieka inne. Ale myśli ksiądz, że każdy z nas potrafi sobie na to pytanie odpowiedzieć? Bo ja mam wrażenie, że coraz trudniej jest nam odpowiedzieć na pytanie, jakie jest moje powołanie. Coraz trudniej. Wiele składowych na to się tak naprawdę, to można zagłuszyć w sobie rzeczywiście ten dźwięk. Tylko pytanie na ile? Jeżeli Bóg rzeczywiście wzywa, to będzie wiercił dziurę w brzuchu. Wiecznie będzie jakiś niedosyt, wiecznie będzie coś nie tak, wiecznie ja będę się odnajdywał nie do końca na swoim miejscu. Wiecznie będzie pytanie. Po prostu to jest
Bóg jest czymś realnym, kimś realnym. To nie jest tak, że to są jakieś ludzkie wyobrażenia, bo to, co Chrystus mówi w pewnym momencie w Ewangelii, uderzcie pasterza, owce się rozbiegną. Gdyby to była tylko widzimisię człowiecze, to za sekundę przychodzi inne widzimisię człowiecze, bo jesteśmy tak samo stali, jak liść miotany wiatrem raz teraz w tamte, w tych naszych widzimisię. Natomiast tutaj pewna rzeczywistość jakby stałego dążenia do jakiegoś określonego celu przez Boga. I generalnie w pewnym momencie życia człowiek odpowiada sobie tak, no są, ja o sobie mówię, bo mówię, to jest bardzo osobista kwestia, każdego z osobna jest inna. Ja widziałem dwie możliwości w swoim życiu sensowne, sensownie spędzonego życia. Albo małżeństwo, bo jest to droga miłości, no i cóż tu więcej, ponad miłość nie ma nic więcej. Natomiast jest jeszcze druga droga miłości, o wiele szersza. Oczywiście ta pierwsza jest zupełnie podstawowa. Jak zerkniemy na Księgę Rodzaju, to tam Bóg nie powołuje Adama, żeby był kapłanem, prawda? Bo z rodzaju ludzkiego byłyby nici. Nie siedzielibyśmy tutaj. Nie, nie, raczej nie. No ale w każdym bądź razie jest też druga droga powołania, rzeczywiście. Ta druga droga powołania to jest właśnie służba Boża na różne, w różnym wymiarze. I między innymi też w kapłaństwie, więc skoro pierwsza się gdzieś nie udaje, pozostaje druga. Nie widziałem nigdy dla mnie przestrzeni życia dla mnie samego. Mojego życia dla mnie. Koniec. Czyli ksiądz wiedział, to że albo, albo. Coś takiego nie ma sensu. Oczywiście gro ludzi powie, co on tutaj plecie, prawda, dobrze jest kręcić się wokół własnego ogonka, no to proszę się kręcić, Jezus i jego droga to jest po prostu wyjście z własnej, z przestrzeni przerośniętego ego. Krótko mówiąc, są dwie rzeczywistości. Albo się spełnia w małżeństwie i to jest piękne powołanie. Oczywiście można by też żyć w samotności i spełniać się w różnych, powiedzmy tam, jakichś charytatywnych, takich innych organizacjach. Czy brać udział w życiu Kościoła na różnych wymiarach. No, ale ja mówię o sobie, tak? Ja osobiście widziałem dwie możliwości. I przy czym ta druga zawsze wydawała mi się jednak pełniejsza, dlatego że życie dla Boga to jest tak naprawdę życie dla człowieka, bo życie dla Boga polega na tym, że ja przysiągam Bogiem, przysiągam Jego miłością po to, żebym potem w jakimś wydaniu zwrotnym działał pośród innych ludzi na korzyść właśnie tego, żeby w ich sercach budowało się tak naprawdę przestrzeń Boża, więc to jest też realizacja miłości, tym razem bliźniego bardziej szerokiej niż miłości powiedzmy w małżeństwie, chociaż tutaj małżeństwa nie można deprecjonować, dlatego że jeżeli zobaczymy sobie naukę Kościoła w tym przypadku, no to tutaj jest zupełnie bardzo szeroka rzeczywistość. Dlatego, bo ktoś że może się złapać teraz za głowę i powiedzieć zaraz, co ten ksiądz mówi. Nie, 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 nie. Małżeństwo jest bardzo szeroką rzeczywistością. Ja mówię, są dwie drogi. Bo ksiądz uważam, widział że, na bo siebie. Ja mówię o dokładnie. Mnie, żeby to było jasne. Tak. Ja mówię o mnie. Nie mówię, że tak jest w każdym przypadku. Mhm. Nie, ja mówię o mnie. Bo mogę tylko ze swojej perspektywy. Natomiast nauka Kościoła jest prosta. Do małżeństwa jesteśmy wezwani również po to, żeby wzrastać w swoim chrześcijańskim powołaniu. Ja mam zapominać o sobie na korzyść małżonki, małżonka na korzyść mnie o sobie zapominać, realizujemy piękne powołanie chrześcijańskie, miłości wspólnej. I tutaj nie ma o czym dyskutować, to jest bardzo dobra droga. Ksiądz wybiera tę drugą drogę i no w takim razie, tak. Proszę powiedzieć, czy księdza bliscy byli mocno zaskoczeni tym, że mężczyzna, który skończył 40 lat, zgłasza się do seminarium? Wie pani, to jest tak. Moja matka, ja tego nie pamiętam, uczciwie mówiąc, ale ona mi mówiła, że gdzieś te myśli moje były już od rzeczywiście, no, no dzieciaka. No, pewne rzeczy gdzieś tam człowiek sobie zapomina, być może nie mam powodu jej nie wierzyć, ale wiem, że ona tego specjalnie nie widziała. I to chyba był jakiś jeden z hamulców, dla których w późniejszym czasie ja dopiero odpowiedziałem na tą drogę pańską. Więc no tak, było trochę takiego, powiedzmy, delikatnego szoku, aczkolwiek ona się tego spodziewała. Powiedziała mi, no wiesz, ja może nie jestem koniecznie szczęśliwa, ale no, zawsze gdzieś w tym temacie dążyłeś, więc tutaj jakby nie ma wielkiego zdziwienia, aczkolwiek wolałabym, żeby twoje życie szło inaczej. Dobrze, ale ja też jestem dorosłym człowiekiem i generalnie gdzieś ja powinienem decydować. I to jest świadoma decyzja dorosłego, dojrzałego mężczyzny. A więc o to chodzi, tak? Nigdy powołanie
nie realizuje się w jakimś infantylnym umyśle, bo po prostu trzeba mieć pewną dojrzałość do decyzji. Ja myślę, że Bóg też czeka chyba na taką decyzję, żeby ona była dojrzała, bo jeżeli decyzje są niedojrzałe, no to potem to różnie może być w życiu. Jeżeli ja wiem, co wybieram i wybieram świadomie, to zazwyczaj w tym trwam, bo wybrałem. Ale świadomie ksiądz wybiera trudniejszą drogę. No tak. No tak, tak. No cóż, powołanie księdza jest takie, że domu swojego nie mam. Prosta sprawa. Więc zazwyczaj pielgrzymka z parafii na parafię co 3-4 lata, no takie życie jest. Ale w tym wszystkim, jeżeli popatrzymy na posługę konfesjonału, teraz Wielki Tydzień, było dużo pracy w tym temacie, dużo, dużo było, bardzo dużo było spowiedzi. Bardzo dużo. W niedzielę palmową o 8:30 wszedłem do konfesjonału, mała przerwa do 14:00 i potem znowu i o 21:20 się to skończyło, więc to po prostu nie wiedziałem, jak ma na imię. Ale z drugiej strony myślę sobie, że kapłan cieszy się. No tak. I to jest taki błogosławiony trud. Więc to jest tak, że człowiek odnajduje tak naprawdę swoje powołanie w momencie, kiedy się realizuje w swoim tu i teraz. Jeżeli ja się realizuję w małżeństwie, to bardzo dobrze, to jest twoje miejsce. Dobrze wybrałeś i to jest absolutnie podstawowa droga przewidziana przez Boga dla każdego człowieka. Absolutnie sensowna, absolutnie wartościowa i tu nie ma w ogóle o czym dyskutować. Zresztą małżeństwo jest bardzo piękną rzeczywistością, bo chociażby trud wychowania dzieci, dzisiaj szczególnie, gdzie jest tyle negatywnych bodźców, gdzie jest tyle do zrobienia, żeby te dzieci gdzieś wzrastały we właściwych wartościach. Powołanie małżeńskie jest czymś niesamowitym, jest tak samo tak naprawdę trudnym. Dziś szczególnie chyba jest trudny. Proszę księdza, to ja na zakończenie tej naszej rozmowy chciałabym księdza gorąco poprosić o nie o tak zwaną złotą radę, choć zapewne do tego to się sprowadzi, ale do tego, aby ksiądz powiedział nie tylko młodym ludziom, ale nam wszystkim, w jaki sposób rozeznać swoje powołanie. W jaki sposób my możemy to zrobić? Ojej. Proste pytanie, trudna odpowiedź. No tak już jest w życiu człowieka. Pytania stawia się prosto, książki pisze się prosto. Trudniej tym wszystkim żyć, jakoś to w tym funkcjonować. Ja na podstawie swojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć tak naprawdę, bo myślę, że to jest chyba najbardziej takie no, uczciwe, takie prawdziwe. Tam, gdzie ja się naprawdę sercem widzę, to tam jest moje miejsce. Problem tylko teraz polega na tym, żeby nie zagłuszyć tego swojego wewnętrznego spojrzenia, bo mówi się, że wnętrze człowieka jest taką świątynią generalnie spotkania się z Bogiem. Najbardziej intymnym miejscem, gdzie jest miejsce tylko na dwie osoby, mnie i Pana Boga. Niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajdujemy. No nie, zdecydowanie, ponieważ konstrukcja człowieka jest taka sama wszędzie, jakkolwiek by to nie wyglądało, jednak mamy duszę, mamy ciało, gdzieś tam przestrzeń serca, którą rozpoznajemy jako uczucia jakieś wyższe generalnie, więc rzeczywiście dopuścić to, co wewnątrz mnie, mówi mi moje wnętrze, mówi mi Pan wewnątrz mnie. Nie biegać szaleńczo, wiecznie, zagłuszając się taką czy inną muzyką, taką czy inną rozrywką, tylko gdzieś refleksja w tym wszystkim też jest ważna. Trzeba dać szansę Bogu, żeby mógł do mnie przemówić, bo proszę zauważyć, Apokalipsa, oto stoję i kołaczę, kto posłyszy, otworzy, a ja wejdę i będę z nim wieczerzał. Trzeba jednak dać szansę i nie bać się przede wszystkim, dać szansy Bogu. Bóg i nawet jeżeli pewne rzeczy odbiera, to trzeba wziąć pod uwagę, że Jezus jest objawieniem Boga miłości. To jest Bóg miłości. To nie jest jakiś srogi waćpan, który czeka tylko, żeby swoje zrealizować z pominięciem zupełnie człowieka, a może go i zdeptać. To nie, to w ogóle to jest nie to, to jest pomyłka życiowa, takie rozumowanie. Jezus jest objawieniem Boga miłości, Boga trójosobowego, Boga, który żyje obdarzając siebie miłością, z miłości stwarza świat, z miłości stwarza człowieka. Miłość po prostu ze swojej natury pragnie się dzielić. Inaczej nie byłaby miłością, tylko jakimś zwyrodnieniem pod tytułem narcyzm na przykład. Bóg pragnie się dzielić swoją miłością, więc jeżeli ja dopuszczam go do swojego serca, to Pan buduje mnie tak naprawdę. Więc dać po prostu szansę Bogu zaistnieć w sercu. Nie iść za rzeczywistością szkiełka
i o to, co tu i teraz i nic poza tym, bo to jest zwodnicza droga, gdzie negujemy całą rzeczywistość właśnie tego naszego ducha. Natomiast widzimy wtedy tylko materię i pieniądz i to, co nas tak na końcu chyba nie do końca prowadzi do szczęścia tak naprawdę, bo dlatego, że skoro Bóg jest miłością, a cały człowiek tak naprawdę zmierza ku miłości, no to on może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy ten Pan go przepełni sobą. A zatem, jeżeli damy mu dojść do swojego serca, to odkryjemy źródło szczęścia. Inaczej ja nie znajdę powołania swojego. Będę realizował jakieś swoje pomysły, tylko pytanie, czy one będą rzeczywiście jakieś sensowne. Człowiek, który wydziera gdzieś ze swojej przestrzeni swojego wnętrza rzeczywistość Boga, to jest człowiek wiecznie nienasycony. On będzie biegał przez cały czas będzie czegoś szukał. Będzie biegał po różnych tak uciechach, będzie gromadził pieniążki na koncie, zmieniał pracę, nie wiadomo co jeszcze, bo będzie wciąż nienasycony. Natomiast byt nieskończony może tylko nasycić tego, który zaród nieskończoności ma sam w sobie, ponieważ nasza dusza jest nieśmiertelna. Jeżeli ja oddam się Bogu, Bóg jest nieskończony i jest miłością, to moje nieskończone pragnienie jest w stanie nasycić. Wtedy ja dopiero wnętrzem się uspokajam. To coś mówi święty Augustyn w Wyznaniach. Niespokojne serce człowiecze, póki do Boga się nie zwróci. To nie jest dokładny cytat, ale o to w tym chodzi. I to jest jedna, jedyna możliwa rada. Nie lekceważyć sobie rzeczywistości Kościoła. Nie lekceważyć sobie rzeczywistości dbania o swoje wnętrze w tej Bożej pralni, jaką jest rzeczywiście konfesjonał. Proszę księdza, to ja dopytam właśnie, bo niekiedy ta droga do konfesjonału jest szalenie, szalenie długa i trudna, wyboista, a jeśli ksiądz spędził tak wiele miesięcy za kierownicą, to czy udało się księdzu zliczyć, ile kilometrów ksiądz przez ten czas przejechał? Jejku, to jest nierealne. Jak dobrze szło, 15 tysięcy miesięcznie. Ile lat? No, ojej, ile lat? Z 8, może 10, tak mniej więcej człowiek gdzieś jeździł sobie po tym świecie. Nie, kto by to policzył? Proszę księdza, ja mam nadzieję, że droga do konfesjonału dla nas wszystkich będzie zdecydowanie krótsza i łatwiejsza. Sobie też tego życzę, a księdzu bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ja myślę, że już zupełnie tak na koniec. Generalnie nie należy bać się konfesjonału, nie należy odkładać pojednania, dlatego że Bóg jest rzeczywiście miłością. I to, że siedzi tam człowiek, to jest wola Jezusa. Komu odpuścicie, temu będą odpuszczone, komu zatrzymacie grzechy, temu będą zatrzymane, ale to jest jednak spotkanie z Trybunałem Miłości, a nie Trybunałem Sądu. Więc ja myślę, że w ogóle irracjonalnym jest lęk przed konfesjonałem. Albowiem Jezus mówi, nie ma takich grzechów, które by nie wybielało, tylko trzeba chcieć Jego miłość znaleźć. Już zupełnie na sam koniec trzeba sobie przypomnieć rzeczywistość Łotra na krzyżu. On przyznał się, że nie bez powodu tam jest. Ale Jezusowi milisekunda wystarczyła. Wspomnij o mnie. A on mu nie mówi, przeczołgam cię przez czyściec. Dziś jeszcze będzie ze mną w raju. To jest miłość Boga. Jest absolutna. Tak samo jak Bóg jest bytem absolutnym, tak samo Jego miłość jest absolutna. Wszystkie Jego przymioty są absolutne. Czegoż tu się bać? Tu trzeba biec do konfesjonału, bo tam czeka Jezus, który nas kocha. No i tyle. Dziękuję. Proszę uprzejmie.